Państwa bardzo serdecznie z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzisiaj w odcinku pod tytułem Radowe Dziewczęta chcemy pokazać krótką historię radiologii. Kiedy to się zaczęło? Najważniejszy czas to jest XIX wiek, a konkretnie 1895 rok, kiedy Wilhelm Konrad Röntgen obserwuje nieznane do tej pory promieniowanie, a mianowicie promieniowanie röntgenowskie. Promieniowanie zaczęto wykorzystywać bardzo szeroko w środowisku medycznym, ale i nie tylko, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych zaczęto promieniowanie wykorzystywać w sklepach obuwniczych. Aparaty röntgenowskie służyły do tego, aby zobaczyć, jak wygląda stopa w nowym bucie, który akurat chcemy zakupić. Słynne były też firmy, które produkowały odzież i bieliznę, która nie przepuszczała podobno promieni röntgenowskich. Oczywiście była to nieprawda. A jak wyglądała praca lekarza radiologa, który mógł już sobie zorganizować swój gabinet röntgenowski? Możemy zobaczyć na przykładzie naszego muzeum. Lekarz radiolog był z czasem ubrany w specjalny strój ochronny, ponieważ zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że nadmiar promieni röntgenowskich szkodzi. A więc miał specjalny fartuch z gumy ołowianej, rękawice, okulary, a także siedział na katedrze, która była wyposażona w specjalną gumę ołowianą. Pamiętajmy też, że jeszcze w tym okresie lekarz radiolog był przez cały czas obecny podczas robienia zdjęcia w tym samym budynku, w tym samym pomieszczeniu co pacjent. Jakie jeszcze były inne formy wykorzystania promieni röntgenowskich? O tym przekonamy się w kolejnym pomieszczeniu. Odkrycie Wilhelma Konrada Röntgena sprawiło, że w większości szpitalów zaroiło się od gabinetów röntgenowskich. Ale był pewien problem, ponieważ wybuchła I wojna światowa i cierpiano na brak mobilnych punktów röntgenowskich. Z doskonałym pomysłem i rozwiązaniem przyszła nasza polska noblistka Maria Skłodowska-Curie, która w 1914 roku przy pomocy francuskiego Czerwonego Krzyża stworzyła całą armię mobilnych samochodów z aparaturą röntgenowską. Były to tak zwane małe Curie, samochody marki Renault, które powodowały, że sanitariuszki wyruszyły na front i tam pomagały w diagnostyce rannym żołnierzom. A co zrobiła jeszcze nasza Maria Skłodowska-Curie razem ze swoim mężem Piotrem Curie? W 1898 roku doszło do spektakularnego odkrycia. Maria i Piotr odkryli rad. Rad, podobnież jak promienie röntgenowskie, zaczął być coraz bardziej popularny i zaczęto stosować go w przeróżnych pomysłach i rozwiązaniach. Jakich? O tym się za chwilę przekonamy. Maria nazywała rad pięknym pierwiastkiem, który jest zdolny do wszystkiego. I faktycznie rad zaczyna święcić triumfy. Zaczyna być świetnym środkiem leczniczym. Zaczyna być świetnym środkiem owadobójczym. Generalnie w każdym domu powinien stać dzbanek z wodą radową, którą należało codziennie pić. Każda kobieta w swojej kosmetyczce miała krem radowy, mydło radowe czy też puder radowy. Działo się to na początku XX wieku. W Stanach Zjednoczonych w fabryce zegarków zaczęto zatrudniać piękne, młode, uśmiechnięte kobiety, których zadaniem było stworzenie przepięknych zegarków i namalowanie tarczy zegarka farbą z radem. Piękna historia, która dla tych pięknych kobiet skończyła się niefortunnie. Bowiem już w latach 20., 30. gabinety stomatologiczne zaczęły coraz częściej odwiedzać dziewczęta radowe, te pracujące w fabrykach, i okazało się, że mają problemy z uzębieniem, że zęby wypadają, że zaczynają się robić ropnie, że rad pochłania ich organizm. Zarówno Wilhelm Konrad Röntgen, jak też i Maria Skłodowska-Curie nigdy nie opatentowali swoich odkryć. I niewątpliwie ich odkrycia przyniosły ogromną rewolucję w nauce, w gospodarce i są używane do dnia dzisiejszego. Ale tak jak każde odkrycie, powinno być używane z rozwagą.